pracy, że tak powiem. Pokosimy sobie też troszeczkę. Fajnie, bo tamtego vloga praktycznie z pszenicy dokończymy sobie, jeżeli mi oczywiście karty wystarczy. Dokończymy sobie go gdzieś tam na końcówce, jak będziemy tworzyć przyczepę. A tu vlog typowo właśnie z ogarniania w kombajniku. Nie często zawsze kosze, bo w większości zawsze tata, jak co roku bywa, że kosi. Z racji tego, że my gdzieś tam lepiej, jak polecimy, szybciej ogarniemy przyczepę, czy coś tam się pobawimy. A wiecie, jeżeli nic się nie psuje, wszystko jest dobrze, to koszenie kombajnem jest, można powiedzieć, kwintesencją. Ale to tak zawsze już praktycznie jest, bo jak dobrze kojarzycie, u Krzysia też praktycznie Krzysiu ma, szczerze ja czasami pnę kombajnem więcej niż Krzysiu, także jeszcze mam trochę lat, żeby... Tak, nie ma nad czym narzekać. Tak samo jak nie powinniśmy narzekać na wszystkie inne rzeczy, tak się postaramy to właśnie robić. Czasy są jakie są. Trzeba się cieszyć, że jest czym skosić, bo tutaj a propos komentarzy, gdzieś tam wiecie, są takie vlogi na szybko, tak jak ten przed chwilą na dwie kamery, to był taki pomysł, żeby wiecie, to sobie ogarnąć. Więc poszło dosyć w miarę. Zawsze to już jakiś vlog, ale no działo się dużo, tu co chwilę coś sprawdzanie i po prostu czasami człowiek nie jest w stanie wszystkiego powiedzieć. Lubię mieć pracę tak jak talerzówka. Zbieranie belek nie zawsze, bo czasami jest za pierdol, coś szybko robimy, zmęczenie, to się nie da. Ale takie koszenie kombajnem na równym kawałku, gdy wszystko ok, można sobie fajnie pogadać. A więc tutaj gdzieś tam a propos waszych komentarzy, bardzo serdecznie dziękuję za zrozumiałość, za wsparcie w komentarzach, bo gdzieś tam w poprzednich latach było pełno komentarzy, o, bo się wyprowadziłeś, trzeba było siedzieć, gospodarzyć, robić. Powiem wam tak, 10 hektarów to nie jest coś, że to trzeba siedzieć dzień i noc. Tym bardziej, że u mnie gospodarstwo to nie jest główna rzecz dochodu, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o rodziców, bo mój tata normalnie pracuje na co dzień. Dlatego też tniemy popołudniami, od piątku ma urlop, więc już w ogóle wszystko sobie na spokojnie będzie mógł odpocząć. Dlatego też mówię, tutaj gospodarstwo po prostu jest. Co? Mówię, będzie pracował to ładne. No, gospodarstwo u nas jest po prostu, bo przechodziło z pokolenia na pokolenie i gdzieś tam, jakby nie patrzeć, po prostu to gospodarstwo jest takim takim dodatkiem, jeśli chodzi o nas, więc tutaj jeśli chodzi na ten temat, dużo ludzi zrozumiało, fajnie to napisało, że udało się przyjechać, pomóc rodzicom tutaj z Iwa, tak jak ja mówiłem, wyjeżdżam, ale gdy tylko będę potrzebny, to przyjeżdżam. Wiecie, teraz 300 parę kilometrów to nie jest coś, że się jedzie tydzień czasu, tak? My w sobotę, w niedzielę siedliśmy 3 godzinki, jestem tutaj. Więc pod tym względem nie ma co narzekać. Co za tym idzie, odpowiedź na kolejne wasze pytanie, o czemu takie stare trupy. Nie ma dużo takich komentarzy, ale tutaj nie ma co omijać, staram się odpowiadać na wszystkie. Nie wstydzę się tego, więc jak najbardziej. Czemu takie stare trupy, później inni patrzą i mówią, że we wsi jest chujowo. Albo że dążymy do tego, żeby tylko duzi rolnicy objęli te gospodarstwa. Takich wsi jak, takich gospodarstw jak moje są tysiące, jak nie bym powiedział miliony. Może miliony, nie no, przesadziłem. Ale chodzi o to, że na co to dużo ludzi odpisuje. Ja bardzo wam dziękuję też za to, że teraz jeszcze wybrnę z tego. Bardzo wam dziękuję, że ktoś, kto jest ze mną już od wielu, wielu, wielu lat, no to już czai temat. I często odpisuję na właśnie te komentarze nowych widzów, czy inne. To, że właśnie na co nam lepsze maszyny jak na 10 hektarów. Niektórzy mają po 50 hektarów i nie mają swojego kombajnu. I tak jak wy niektórzy nazywacie takim starociem. Tylko, że tym starociem jedziemy już ponad 10 lat. I tak szczerze nie wyobrażam sobie teraz czekać na kombajnicę
i w tych czasach zapłacić 6,5 tysiąca za kombajn. No bo nie oszukujmy się, przy takim zbożu, przy tym wszystkim teraz płacić jeszcze 6,5 tysiąca, no to już by była tragedia, może i może to tak spokojnie nazwać. Więc tutaj tam to wystarczy, mówię, gdzieś tam ta planteka pod spodem, gdzieś tam nasze takie modyfikacje, które nam pomagają tutaj w tym wszystkim. A tu teraz trochę trafiliśmy chyba na bruzdę, z tego co się nie mylę, bo czułem, że headerem tam trochę wadziłem od dołu. Więc ja mówię, na to co my mamy, jest wystarczająco. To co potrzebujemy, możemy sobie dzięki temu dla was takie fajne vlogi nagrać, bo a to z kombajnu, z przygotowań, z tego wszystkiego, gdyby przyjeżdżał kombajnista, tego by nie było, tak? Nawet by sobie nie pogodził. No niestety nie. To jest to. Kurczę, to jest tak kurczę. Dobra. Tu gdzieś, wiecie, przydałby się jeszcze ten wskaźnik, chodzi tak w miarę gdzieś tam, jak człowiek się porozgląda, to spokojnie wszystko widać. No także to ja i tak naprawdę mega, mega z uśmiechem na ustach, mieliśmy czas porobić miniaturki, to wszystko. Mówię, jak nie są to żniwa takie zerwane, niech to będą fajne wspomnienia, bo wiecie, są czasami żniwa, że nerwica, bo coś się psuje, coś nie idzie. Tu wszystko coś na szybko, tak? Więc nie ukrywajmy, ale jak są takie fajne żniwa na spokojności, to jest naprawdę coś pięknego, bo mamy to raz w roku i zamiast się z tego cieszyć, to często gdzieś tam są różne tragedie, to wszystko, ale byleby na spokojnie to wszystko sobie ogarnąć. Bez jakichś tam awarii, bez tego wszystkiego. Tutaj też widzę, że tak troszeczkę schodzi na pole. Boję się tutaj, mocniej rozglądam na środek kombajnu, żeby gdzieś tutaj po prostu nie przypkać. O, możemy sobie trochę przyspieszyć. Niech więcej tej masy po prostu on weźmie. Gdzieś tam a propos kruszenia, tata czytał na jednym z forum, że tutaj ten pas, który idzie, gdy on będzie za luźno, on wtedy będzie, wiecie, dociskał bardziej to ziarno, te kłosy, to wszystko do blachy i wtedy on kruszy, bo wiadomo jaka tam jest prędkość, wiadomo jaki ciężar, to wszystko. Gdy będzie napięty, tam jest ta szczelina taka, bo tam jest właśnie ten podajnik w przeciąganiu, on wtedy sobie na spokojnie ładnie to złoże przeciągnie bez kruszenia, więc na razie nie chcemy ruszać, bo to różnie bywa, stara maszyna, nie wiem, za mocno napniemy, coś źle zrobimy. Nie ma co w trakcie żniw już tak się bawić, tym bardziej, że zaraz będzie wszystko już reszta na paszówkę. I będziemy działać. Tata poszedł po worki, bo chciał coś tam sobie nasypać z tego zboża. Bo mamy dla znajomego, bo chciał kupić do siewu sobie, czy tam za kurek. Więc kupi jeszcze. Cepa niepełna, to sobie działamy. No ale mówię, naprawdę mega fajnie to wyszło. Bałem się, że po takim długim czasie na kanale, gdy nic się nie dzieje, to po prostu umarło. A to naprawdę miła niespodzianeczka dla jego, że to się tak wszystko pięknie udało. Będą zniwa i po zniwach, jak to zawsze, wrócimy do starych rzeczy, czyli do farminga, do tego wszystkiego. Dajcie Panie Boże, żeby po prostu gdzieś tych vlogów udawało mi się od czasu do czasu więcej wrzucać. Ja tutaj naprawdę pochłonę i to wszystko biję dla Krzysia, bo wiecie, Krzysiu, też wiele było komentarzy, często pytaliście, czemu Krzysiu nie założy swojego kanału. Krzysiu też by nie miał na to wszystko czasu, wiecie, gospodarstwo, krowy, samo krowy to już jest, wiecie, mega uwiązanie. Dlatego też
Chodzi o to, że wiecie, Krzysiu też by nie musiał się nauczyć jakiegoś chociaż minimalnego obrabiania. Praktycznie, jakby nie patrzeć, gdzieś tam często się przycina te vlogi, jakby się nagrywało tak jak na przykład ten, czyli od początku do końca. Jeden klip, no to tyle by sobie ogarnął, ale Krzysiu nawet nigdy nie myślał o czymś takim, nie chce mu się bawić. Krzysiu nagrywa, gotowe pliki mi wysyła. Często z opóźnieniem, ale no to dlatego, że mówię, no ma pracę w gospodarstwie, jak ma wolną chwilę, to wtedy sobie... to wtedy to mi wszystko ogarnia i wysyła. Czasami coś dogrywa jeszcze, żeby było, wiecie, ciekawiej na tych vlogach. Więc tutaj no wyrozumiałość po prostu. Ale gdyby nie Krzysiu, to mówię, ten kanał już w ogóle by była totalna masakra. Tak to przynajmniej wiem, co tutaj się dzieje. Zobaczymy, mam nadzieję, że może się uda tutaj tacie zostawić kamerę. Wreszcie na Solcu się dorobili w światłowodu. 650 na... to zależy, najczęściej jest 100 wrzucania. Także ja nawet takiego w bytowie nie mam, więc piękny internet. I tutaj jak dacie wszystko wytłumaczę, to może od czasu do czasu będzie nam coś rzucał. Bardzo bym chciał przyjechać tutaj na orki w tym roku, bo nie ukrywam, ale chciałbym zaorać to po swojemu. Jakoś tak pamiętam, zawsze orka jedna z bardziej ulubionych prac moich. Tak jak czy Mokrzynie, czy tutaj też fajnie, bo samemu sobie to wszystko robiłem tak jak chciałem. I sami wiecie, o co chodzi. Dobra, trochę dodamy gazu, bo tu jest rzadkie. Zawsze ta górka, wypalenisko takie, prawdopodobnie brak bawna, brak wszystkiego. Ale nie ma tragedii. Czy mnie, czy kamera mrugą? To niech mruga jeszcze jak najdłużej. Zaraz sobie, wtedy jak już tata ogarnął to, co potrzebne, ja sobie zaraz skoczę. I będziemy worki sypać. A tata niech sobie tutaj działa dalej. No i pięknie, praktycznie to przejazd mamy gdzieś tam. Zbiornik do sypania, nie ma sensu robić po półtora przejazdu, bo jak sami dobrze wiecie, to później ciężko gdzieś tu akurat tak trafiliśmy było po prostu wjechać. Gdzieś tam DJ powiedzie, że mi się załączył, no są luzy na kierownicy, no nie ma co wymagać od takiego sprzętu, że Bóg wie jak będzie. Ale ja tam lubię, chcę pokręcić, w miarę się staje, to udaje się to równo robić. Nie wejdzie. Ty, a może my nasypiemy we dwóch, a ty se jedź. Nie? No dobra, to idź, to wtedy, a ja wtedy jadę dalej. Ty, ale to zaraz podjedź, nie? Czy ja mam przyjechać? Bo ja mam pełny. Tak? Dobra. Wiecie, też pewnie... niech ktoś powie, jak ty chodzisz tym kombajnem, mimo sprawy, mieszkasz na gospodarce. Wiecie, raz w roku się to robi. I tak jak mówiłem, to ja nie mam przecież zamiaru gdzieś tam jakoś tłumaczyć, ale... w większości mówię, kosi tata, ja raz siądę na jakiś czas. No i tak nie narzekam, nie ma tragedii. Wiadomo, większe wyczucie by musiało być. To wszystko. Ale źle, chyba i no nie jest. Coś fajnego przynajmniej mogę dla was nagrać. Dobra, tu możemy sobie trochę przyspieszyć. Kuma leci, leci. Gdzieś tam wiecie też, jak za wolno będzie na takim słabiutkim, no to też on nie dostaje tej pełnej masy, to
nie mamy na co narzekać. Wreszcie, no, sami widzimy z tyłu. Tutaj mówię, jeszcze raz pozdrowienia za filmy BAT. Fajnie udało mi się na tego vloga wkleić tam te wszystkie zdjęcia, to wszystko miałem, to jest część jakiegoś sezonu, jak tata mi wysyłał. Więc jak najbardziej gdzieś tam w końcu ta grzybówka zrobiona. Ogólnie wzięliśmy to pole pod fotowoltaikę, coś w tym stylu, bo naprawdę od kilku, kilkunastu lat najgorzej. Ciężko nam ogarnąć to pole, mówię, pewnie gdy poszło babka jakiś obornik, troszkę lepiej tutaj by było, ale zawsze no jest słabiutko. Sami zresztą widzicie tam. Akurat w tym roku to wypadła pszenica, a wy gdzieś to tam wiecie, w miarę co roku coś innego gdzieś było. Dlatego też, bo Jezu, mnie się odbiło, jak nie powiem komu po wypłacie. Dlatego też szkoda, że akurat ta pszenica się trafiła tu na tym kawałku, ale i tak uważam, że zrobiło to robotę, jeśli chodzi o grzybówki, o to wszystko. Mam nadzieję, gdzieś tam moi rodzice trochę się poduczyli już tego, bo ja zapoczątkowałem gdzieś te siewy nawozu pod korzeń, gdzie tego u mnie nie było nigdy wcześniej, dopiero jak miałem ten swój kawałek, który mi nie wypalił. No to wiecie sami, że akurat tak wyszło, ale mówię, to, że nie wypaliło, nauczyło czegoś innego. Jest nawóz pod korzeń, bo było dzięki temu piękne na wiosnę. Także tego bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że zaufają też grzybówce i nie będzie tego, że nie widać grzyba, to go nie ma, po co pryskać. To się robi zapobiegawczo wszystko, czyli przynajmniej, ja już nie mówię o T1, T2, T3, chociaż T1, T2, żeby była zrobiona, bo widać tutaj różnicę. Mówię, dobra, zresztą mamy gadać, to pogadamy. Ma być wapno, bo tak szczerze mówię, nie będę też was zamęczał samymi żniwami pewnie. Będą pojawiać się różne akcje, także pewnie czy u Adama, czy u mnie pojawi się szybciej to. Zamówiłem dwie łódki wapna, więc jutro, prawdopodobnie ma być jutro, także jutro tam, albo zależy na który wiatek będzie lepiej. Będzie to wapno leżało i jedziemy z tematem. Mówię, dla mnie te place jest brak, wiecie, nie ma płodozmianu, nie ma poplonu, były tam dwa lata może jakieś, ale nie ma czegoś takiego jak rzepak, jak kukurydza, jakichś dobrych upraw, które wiecie, gdzieś tam są fajnymi płodozmianami. Nie ma żadnych programów tego wszystkiego, bo tu się rodzice w to nie bawią, więc no, udało mi się namówić, kupiłem ja. Ogarnąłem sprzęcior do rozłożenia, więc vlogi będą fajne. Mam przynajmniej taką nadzieję, ale vlogi vlogami, najbardziej zależy mi na tym, żeby po prostu ten wgląd tutaj jak najbardziej był. Dobra, chłopaki już jadą. Czy będziemy sypać, nie wiem. W biegu. Jeżeli się uda, to spoko. Nie wiem, czy kamera jeszcze nagrywa. Dobra. Siema. Ja. Powinien dojechać. Będzie czuwaty zbiornik. To jest półtora przejazdu. Więc to nie jest źle. Fajnie, że kamera mi wytrzymała. Bo naprawdę super. Takiego vlogasa sobie będzie wrzucić. Gdzieś tam właśnie tata sobie wcześniej z kamerą jeździł, ale wiecie, jak się nie gada, to też wam się tak bardzo nie chce oglądać. Zawsze coś warto. A ja też wolę robić coś i gadać niż
po kamerę parę ujęć dla was nagram. Mam nadzieję, że jeszcze bateria wytrzymała, także... A, widzę, że wytrzymała. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Na tafoniu z koryta, to zobaczcie teraz, jak fajnie to szybko ubywa. Także co? Do kolejnego vloga. Uważajcie na siebie. Obfitych plonów. Suchych. Dobrych cen. I do następnego. Adios. A wiecie co? Myślę, że spróbuję sobie nagrać telefonem, bo byłem mega ciekawy. Adam tu ostatnio telefonikiem nagrywał i kurde, powiem wam, że ja pierdzielę. To jest szok, jakie są ujęcia z telefonu. O, czekajcie, patrzcie to. 4K, 60 fpsów. Chłopie, to lepiej, lepszy niż inny mój aparat jest. Tak mi się wydaje. I tu zobaczcie, jaka jest zajebista stabilizacja. No więc nie wiem, czy czasami nie będę nagrywał telefonem. Bo naprawdę, dajcie znać, czy to fajnie po wyrenderowaniu wygląda. Na pewno no, nie ma stabilizacja do biegania, mogłaby być fajna. Ale no, zawsze pod ręką by był, w razie W, do kilku ujęć, tak? Także aparacik sobie tu stoi. Muszę na niego lunetę dokupić, bo jak nie mam tego... Jak nie mam zooma dużego, to nie potrafię nagrywać, więc... Kurde, kozak to ogarnia, nie? Także baja.